No elo, tutaj Przemek i witam was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym filmie na moim kanale. Ostatnio zauważyłem, że seria z kidami w Stumble Guys bardzo wam się spodobała i pisaliście do mnie, że chcecie więcej odcinków z tej serii. Dlatego kolejny przygotowałem specjalnie dla was. Mam nadzieję, że jak zawsze wam się spodoba. I umówmy się, że jeżeli pod tym filmem będzie tak z 6000 łapek w górę, to pomyślimy nad kolejnym odcinkiem z tej serii, ok? Także do dzieła. A słuchajcie, mam też dla was super informacje. Już najbliższą sobotę, 15 października, będziecie mogli mnie spotkać w centrum handlowym Korona we Wrocławiu. Chętnie z wami pogadam, zbiję pionę, czy porobię jakieś fotki. Dodatkowo będziecie mogli ze mną zagrać i zgarnąć nawet 1000 zł oraz myszki i słuchawki. Także mam nadzieję, że widzimy się w najbliższą sobotę, 15 października, w centrum handlowym Korona we Wrocławiu. Będę tam od godziny 11 do 19, także widzimy się. Poza tym, wracając do odcinka, 1600 gemów może być właśnie twoje. Wystarczy tylko, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz napiszesz dowolny komentarz pod tym filmem. Każdy będzie brany pod uwagę. Ale żebyś ty był jeszcze brany pod uwagę, to musisz zaobserwować mojego Insta PrzemoPBG, bo tam pojawią się wyniki. Link macie w opisie, a wytrzymajcie się mocno swoich siedzisk i jedziemy z tym śledziem. Widzicie? Tak właśnie wygląda orzech. No niewielki, prawda? Niektórzy mają mózg wcale nie większy od tego orzeszka. A na pewno bohater naszego nagrania nie ma większego mózgu od orzeszka. Dlaczego? Bo rozwalił laptopa swojemu bratu, tylko że nie dał mu zagrać na swoim, powtarzam, swoim laptopie w Stumble Guys. Tylko wolał sobie pograć po prostu w Fortnite. No skoro to był jego laptop, no to on powinien o tym decydować, prawda? Brat mu mówi, że wczoraj dostał tego laptopika, a tamten wyciąga kręgla i pali w niego bez zastanowienia. Jesus. Brawo, w kręglach jak widać jesteś prawdziwym mistrzem. Może powinieneś iść na jakieś zawody, zawody wyciągania kręgli z wody. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś kręglem rozwalał laptopa. Brawo po raz drugi, tym razem za kreatywne podejście do tematu. Are you kidding me right? Dude, Tyler, I'm so sorry. Mi też jest przykro, a jeszcze tym bardziej mi jest przykro, że masz takiego brata, który rozwala ci laptopa tylko dlatego, że nie dałeś mu zagrać w Stumble Guys. No, co to jest w ogóle? Oh, that wasn't me, that was Danny. I'm sorry, dude. Przecież z tego sprzętu to już nic nie zostało. Nie wiem, czy da się to jeszcze jakoś naprawić, czy już zepsuło się na amen. A tak na poważnie, to jak mocno Stumble Guys musi zryć banie, żeby posunąć się do robienia takich rzeczy? Jak można zepsuć komuś laptopa wartego kilka tysięcy złotych? To trzeba naprawdę upaść na głowę. Ale wracamy do naszego kraju, bo u nas także są ciekawe nagrania. Oj, bardzo ciekawe. Tutaj czeka na was naprawdę powalona reakcja, ale na razie więcej wam nie zdradzę. Musicie sami oglądać. Siema, to ja, Informatik. Schakować ci komputera, co? Schakować ci komputera? No dawaj, schakuj mi płytę gówno, jak taki kozak jesteś. Ja zgłaszam się jako chętny, dawaj, dawaj, wgraj mi jakiegoś Watykańczyka albo coś. I ogólnie dzisiaj będę... otwierał spino, pewnie gówno wyleci. Ciekawe co wyleci, pewnie gówno. Pamiętajcie, dobre nastawienie to jest podstawa. Gówno, 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 totalne gówno. Mam taki duplikat ze sobą. Co? 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 No i zapowietrzył się, proszę państwa, zapowietrzył nam się gracz Stumble Guys. Nie wiem co jeszcze przypominają wam te dźwięki, możecie napisać w komentarzu. Co to się stało? Ja też nie wiem, co tutaj się stało. Jakaś sprężarka się chyba odpaliła. Legenda! Moja druga legenda! Co to się stało? No to tyle, bajo-jajo. Bajo-jajo, właśnie, bajo-jajo widzowie, przechodzimy do kolejnego dzieciaka, któremu Stumble Guys zryło banie.
Pozostajemy w klimacie łazienkowym i czynności tam wykonywanych, hehe. Bo tym razem swoją obecnością zaszczycił nas potężny raper ze Stumble Guys. Zobaczcie tylko tytuł tej nuty na YouTube. Piosenka, produkcja Robloxer Stumble Guys. To ja widzę, że to musi być jakaś profesjonalna piosenka. No skoro masz nawet swojego producenta, no to profesjonal. Ja się nie mogę doczekać, tylko zamieniam się w słuch. Bo nagrywamy, a potem sramy. Dobra, ja nie wnikam, co robisz po nagrywkach, ale ja na twoim miejscu zrobiłbym to przed nagrywkami. Taka mała porada. Bo po co nagrywać ze zbędnym balastem, hehehe. Wiem z własnego doświadczenia. Pozdro dla kumatych. Żarty gram, a ja idę srać. No bo gramy tak. Bardzo gramy w Stumble Guys. Stumble Guys. To, że grasz w Stumble Guys, to widzimy i nie musisz nam tego śpiewać, okej? Okay? Stumble Guys. Stumble Guys. A subskrybujcie, bo więcej filmów będzie w opisie. O właśnie, subskrybujcie po więcej filmów na moim kanale. Lecimy po 700 tysięcy subów. Musicie teraz zasubskrybować mój kanał, bo inaczej ten raper przyjdzie wam pod wasze okno waszego pokoju i zacznie wam śpiewać. Zobaczycie. Nie chcecie się przekonywać, czy to jest prawda, czy nie. Lepiej dlatego zostawcie suba. Poza tym już niedługo oczywiście powrót waszego ulubionego Disco Przemka w nowej piosence Disco Polo. Także będzie się działo. Wyjaj teraz, mordko. My tu gramy teraz. Stumble Guys, subskrybuj. I my gramy teraz. Stumble Guys. A ty teraz graj. Bo Stumble Guys, masz to, czego masz. Stumble Guys. Ja myślę, że jest to najlepsza piosenka, jaką do tej pory słyszałem. On po prostu wyznacza nowe trendy. Beat? A komu to potrzebne? Napisany wcześniej tekst? Nie, lecimy freestyle. Teledysk do piosenki? No także niepotrzebny. Zobaczycie, to jest przyszłość. Może ja tak zacznę robić swoje piosenki? To jest jakaś myśl, widzowie. Pamiętajcie, żeby wysyłać nagrania do tej serii, bo możecie zgarnąć 20 zł PSC, jeżeli wykorzystam wasze nagranie lub znalezione w internecie w kolejnym odcinku. Wysyłajcie mi je na mojego Insta PrzemoPBG, do którego link macie w opisie w prywatnej wiadomości. Każdą odczytuję, także jeżeli będzie to sztos nagranie, to na pewno możesz być pewny, że zgarniesz 2 dyszki PSC, na przykład na gemę. U niektórych graczy Stumble Guys jednak czara goryczy się przelewa i postanawiają usunąć swoją ulubioną grę ze swojego telefonu. I właśnie ta czynność wzbudza u niektórych naprawdę prawdziwe emocje. Zobaczcie sami. Adio i gry nie ma, bon voyage, arrivederci Roma. Stumble Guys usunięty, ale to jeszcze nie jest koniec. Chwilę później ten sam gracz popłakał się, że odinstalował Stumble Guys. Ja tego po prostu nie rozumiem. Chłop usunął grę i chwilę później płacze, że ją odinstalował? Gdzie tu jest logika? Tego to nawet w najlepszym hollywoodzkim filmie by nie wymyślili. Ale ja nie rozumiem, po co on płacze, przecież może jednym kliknięciem zainstalować Stumble Guys ponownie. Ale jak widać, niektórych takie myślenie trochę przerasta. No cóż, tak bywa. Nie wiem, co tutaj zostało przedawkowane, może zbyt dużo żelków Haribo. Zwróćcie tylko szczególną uwagę na dziewczynę. Nie wiem, po jakiemu oni mówią, więc wam niestety tego nie przetłumaczę. Ale tutaj Stumble Guys wszedł za mocno. Oj, wszedł. Ona tam wygina swoją twarz na wszystkie strony świata. Chciałbym wiedzieć, co ona tam najlepszego wykrzykuje. Może ktoś z was, widzów, wie, co to jest za język i może go zna. Jak coś, to piszcie w komentarzach. Albo zgadujmy właśnie, zagrajmy w zgadywankę. Kto wymyśli, co ona może powiedzieć i będzie to najśmieszniejszy komentarz, wygrywa pozdrowienia w kolejnym odcinku. Myślę, że to dobry deal. Mam nadzieję, że fajnie oglądało wam się ten odcinek i zostawiliście już suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemanku!